Hej, siemano, witam was na kanale Planszomaniak, gdzie dzisiaj porozmawiamy o grach planszowych. Jak to w zwyczaju na tym kanale bywa, będziemy rozmawiać o grach planszowych, tym razem nie recenzja. Wyjątkowo nie, ze względów takich, że była recenzja, ale bardziej jako unboxing Cthulhu Death May Die dodatków do tej gry, oczywiście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzisiaj bardziej bym porozmawiał o projekcie, jaki jest na Kickstarterze od kilku dni, bo od 25 maja. Warto się nim naprawdę zainteresować, ponieważ mowa o Wiedźminie Stary Świat. Ty. Tak? Ty, do siebie mówię. Widzę, że jeszcze nie kliknąłeś czerwonego przycisku subskrypcja pod tym filmikiem. Kliknij jego. Jeszcze dzwoneczek, żebyś miał powiadomienia o nowych filmikach i nowościach na tym kanale. Oraz... jeszcze zostaw łapkę w górę, żeby było widać, że materiał ci się podobał. A teraz zapraszam do materiału. Jak widzimy, projekt zebrał naprawdę potężną sumę pieniędzy, ponieważ 3,5 miliona dolarów. Jak widzimy, gra jest od 1 do 5 graczy. Trwa całkiem spoko ilość minut. Wydaje mi się, że to jest taka gra na trochę więcej czasu, no jak to... sama gra mówi, że jest grą przygodową, więc wypadałoby, żeby trochę trwała. Mamy wersję standard i deluxe. Oczywiście w polskiej wersji na Zagram w to również uzbierano bardzo dużą ilość pieniędzy, ponieważ 2 miliony 600 zł. Tam mamy po polsku, mamy w złotówkach, tam jest 289 zł wersja standardowa, ona jest bez figurek i 519 tak, 519 zł wersja deluxe, czyli z figurkami. Widzimy tu całą zawartość. Całą zawartość, jaką nam twórcy dostarczyli. Mamy też do wyboru 7 wersji językowych. Tutaj już przedstawiam wam figurki, plansza, plansze gracza. Każda z figurek przedstawia daną szkołę wiedźmińską. Mamy też mnóstwo pięknie wykonanych figurek potworów. Oczywiście każda figurka potworów ma swoją kartę, która przedstawia, jak wygląda walka z nim, ile ma życia. Oczywiście każdy z potworów ma swoją talię kart, żeby miał czym walczyć z nami. Dostaniemy też monety, kości, znaczniki terenów, znaczniki tawerny, kości, ale to może za chwilę, bo sami zobaczycie, co się z kościami stało. Mamy też w wersji kickstarterowej wersję solo i kooperacyjną. Będziemy walczyć przeciwko dzikiemu Gonowi. Na chwilę obecną, znaczy na chwilę obecną, to co zauważyliście tutaj na moim materiale, mamy figurkę Eredina. Jak widzicie wyżej, jest Eredin też na koniu i jego można dokupić. W pierwszy dzień kampanii on był za darmo dodawany do każdej wersji, czy tam standardowej, czy deluxe. W tym przypadku widzimy, że mamy wersję pieszą. Wersja na koniu, tak jak wspomniałem, jest jeszcze do kupienia. Przez cały... o właśnie, tak jak tutaj widzicie. Za 33 zł możecie kupić taką piękną figurkę Eredina na koniu. Dla mnie wygląda świetnie. Mam nadzieję, że tak samo będzie dobrze wyglądać na żywo, bo nie mogę się doczekać. Kolejnym dodatkiem płatnym są też metalowe monety. Za 59 zł możemy kupić metalowe oreny, tak? Poprawcie mnie, jeżeli się pomyliłem. Jako żeby wam się lepiej oglądało, odpaliłem właśnie stronę Zagram w to. Tutaj mamy całą kampanię po polsku. Oczywiście kampania kickstarterowa i Zagram w to są ze sobą spójne, więc jeżeli coś zostanie odblokowane na Kickstarterze, również zostanie odblokowane na Zagram w to. Odpaliłem ze względów takich, żeby wszystko było po polsku, żeby wam się lepiej oglądało. W końcu prowadzę polski kanał, ale nie tylko o tej grze będę mówił. Mamy figurkę potwora. Odblokowaliśmy ją. Chyba ona została odblokowana już na Kickstarterze. Znaczniki misji, karty akcji dodatkowe. Jak widzicie, jest tego sporo. Piruet, złudzenie. Mamy figurkę karantina, czyli możemy urozmaicić swoją kampanię Dzikiego Gonu.
specjalne karty eksploracji lokacji, czyli dodatkowe. Mamy też kuchnę, pamiętacie, z Wiedźmina III? Bomba dwimerytowa, północny wiatr, petarda. Mamy też fajną figurkę, pamiętacie, płotkę na dachu, no to tutaj też mamy ekskluzywa. Ona powoduje to, że jeżeli na nią najedziemy swoją postacią, będziemy mogli się przetransportować gdzieś do dowolnego rejonu. Bardzo fajny dodatek, fajnie to zrobili. Mamy kolejnego przywódcę Dzikiego Gonu. On też będzie urozmaicał nam dodatek do gry, Dziki Gon. Oczywiście tylko jednego będziemy mogli wybrać w danej rozgrywce. Ale to już zadecydujecie, z kim byście chcieli zawalczyć. Mamy kolejne bomby, no to jest wszystko, dodatki. Ekime nam też również dodali. Również bardzo fajna sprawa. Księżycowy pył, gwiazda tańcząca, bomby. No, więcej bomb. I tu są te kości, o których mówiłem. Udało się twórcom zamieścić kości znane nam z Wiedźmina II. Bardzo fajna sprawa, upgrade'u kości. Fajnie, że to zrobili i fajnie, że się udało to zrobić. Mamy kolejnego przywódcę Dzikiego Gonu. Również będziemy mogli go wybrać. Plastikowy insert. Mamy znaczniki imion. Będziemy mogli nadać swojemu Wiedźminowi imię. Oczywiście też chyba ma być pusta kafla, żebyśmy mogli sami sobie wymyślić imię. No też bardzo fajna sprawa. Żagnice dostaliśmy. Oczywiście figurki tutaj odblokowane będą tylko w wersji deluxe, więc no, trzeba by było kupić droższą wersję. No ale jest za coś. 10 znaczników misji, dodatku Dziki Gon. Oczywiście kolejne karty eksploracji. Mamy Manticore. Też bardzo fajna figurka, mega mi się podoba. Też będzie nam urozmaicać grę po prostu. Kolejny potwór w grze. Zamknięta tawerna. Mamy jakiś znacznik. Nie wiem, dlaczego to tam będzie. Szczerze, nie grałem, więc nie wiem. Jedynie oceniam to, co tutaj zostało już dodane. Zgnilec. Też fajnie wykonana figurka. Kolejne urozmaicenie. Jedna plansza, jedna karta pomocy. Fajnie, że dodali coś takiego. Wiedźmin ze szkoły Manticore. Mamy karty do jego, mamy dwuwarstwową planszetkę gracza oraz figurkę, piękną figurkę, jak każda wiedźmińska figurka. No, cele były odblokowane na odwrót, dlatego my się trochę cofamy, no ale tak już to tu dodali, więc nie będę oceniał. Tutaj właśnie mamy z tym nazwę Wiedźmina, żeby móc dodawać planszetki. Mamy wodnicę odblokowaną, bestiariusz, będziemy mogli poczytać sobie o potworach, jakie znajdziemy tutaj w grze. Znaczniki słabości potwora, dziwię się, że tego nie było wcześniej, no ale dobra. A, bo to jest dodatek, Monster Trial. Okej, dobra, niech będzie. Specjalne karty walki potworów. Mamy północnicę, południca jest w normalnej wersji, ale tutaj jako stretch goals. Jeszcze północnica się znajduje. Wiedźmińskie medaliony. W wersji deluxe dostaniemy 5 takich medalionów. Mamy również gniazdo utopców. Oczywiście tylko jeden utopiec jest jako figurka, no ale coś za coś. No. Gniazdo to gniazdo. Specjalne karty eksploracji. Ogary Dzikiego Gonu. Tutaj dostaniemy. Zaraz przejdziemy na Kickstartera, bo tam mamy trochę więcej. Jak widać, gra została już ufundowana przy 100 tysiącach. Mamy 2 miliony 600 na chwilę obecną. Tak jak wspominałem, nie wszystko jest na zagram w to. Jak widzicie, tutaj ten potwór był jako, powiedzmy, ostatnie odblokowanie. A raczej pierwsze, no bo tam jest to na odwrót zrobione. Trochę bez sensu, bo lepiej to czytać od góry do dołu, a nie od dołu do góry. Ale no, tak już zrobili, więc nie będę tego oceniał. Jak widzicie, mamy dodatkowe karty akcji. I ogary Dzikiego Gonu. Tutaj mamy level pierwszy, czyli jedną figurkę. To była prośba od graczy, żeby coś takiego się znalazło. Shockwave'a dostaliśmy. No, fajna karta akcji. Mamy tutaj już level drugi, już są dwa ogary.
jakiś szał wojenny, szał bitewny. I jeszcze mamy trzeci poziom. To jest wszystko do odblokowania, ponieważ no, tu są sumy w euro. Mi się to wszystko wyświetla w dolarach. A mamy na chwilę obecną 2 872 000 euro. Tyle uzbierali na tej kampanii. Okej. To by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie tej kampanii Kickstarterowej Wiedźmina. Myślę, że zrobię jeszcze materiał na sam koniec kampanii, podsumowując, co tu się znalazło, co zakupiłem i na co będę czekał. Gra jest dla takich mało zaawansowanych graczy, tak mi się wydaje. Tutaj prowadzimy przygodę i powinien każdy gracz, nawet jeżeli nie graliście w planszówki, myślę, że znajdzie sobie tutaj bardzo przyjemnie spędzony czas przy tej grze. Przede wszystkim dlatego, że jest to gra przygodowa, więc gra przygodowa nigdy nie będzie jakaś mega trudna ze względów takich, żeby była przystępna dla dużej ilości graczy. Nie twierdzę też, że ta gra będzie mega łatwa, no bo jednak poziom graczy w grach planszowych poziom innych graczy jest najważniejszy. Jeżeli jeden z graczy jest już na wyższym poziomie, no to będzie mu trochę łatwiej grać w tę grę i ogrywać pozostałych graczy. Natomiast jeżeli wszyscy gracze są na tym samym poziomie, myślę, że będą bardzo dobrze się bawić przy tej grze. A ja przede wszystkim czekam również na figurki. Jak wiecie, maluję je. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał poświęcony Wiedźminowi, staremu światowi. Ja projekt wsparłem. Mam nadzieję, że was też zachęciłem do wsparcia tego projektu. Odblokujmy jak najwięcej celi kampanii. Bo warto. Jak widzicie, jest o co walczyć i warto kupić sobie jeden egzemplarz. Czy to w wersji standardowej, chociaż ja osobiście polecam wersję deluxe, jeżeli wam tylko fundusze pozwalają. Z tego co wiem, po kampanii jeszcze będzie można ulepszyć wersję standardową na deluxe, czyli dzisiaj możecie wesprzeć projekt kupując wersję standardową za 289 zł. Natomiast możecie potem dokupić, nie wiem do kiedy, bo jeszcze twórcy się nie określili do kiedy, ale będziecie mogli wesprzeć i ulepszyć tę grę do wersji deluxe, czyli żeby posiadać figurki. Samych figurek nie będzie się dało kupić, z tego co się dowiedziałem, z tego co w update'ach piszą. Z tego co w update'ach jest napisane. Natomiast jeżeli chcecie trochę więcej się dowiedzieć, polecam wejść na Zagram w to, odpalić sobie projekt Wiedźmina, wejść w cele kampanii i przeczytacie wszystkie, tam macie wszystko opisane. Kampania jeszcze będzie trwała 13 dni, więc macie czas do zastanowienia się. Ja w ostatni dzień kampanii jeszcze nagram drugi materiał, żeby zobaczyć i podsumować, co udało się odblokować. Mam nadzieję, że tych celi będzie jeszcze więcej i będziemy się cieszyć naprawdę świetnie zrobioną grą. Niestety za rok, no bo termin realizacji tej gry jest na czerwiec 2022 roku. To by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że zachęciłem was do wsparcia tego projektu. A ja wam życzę miłego weekendu oczywiście i do zobaczenia właśnie na Instagramie. To by było na tyle w tym materiale. Dziękuję za obecność i cześć!